Polska Grupa Górnicza i Jastrzębska Spółka Węglowa odniosły się do raportu Greenpeace, który obwinia spółki o zanieczyszczenie Wisły i Odry. Chodzi o zasolenie rzek i katastrofę na Odrze, do której doszło w ubiegłym roku. Ten raport jest nierzetelny, chociażby pierwszy z brzegu przykład. Tutaj zdecydowana większość miejsca w raporcie poświęcono kopalnią PGG. Natomiast pamiętajmy o tym, że my nie jesteśmy jedyną instytucją, która odprowadza wody dołowe do cieków powierzchniowych, więc tutaj chociażby z tego powodu te proporcje zostały zaburzone. Natomiast chcieliśmy podkreślić z całą stanowczością i z całą mocą, że Polska Grupa Górnicza działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawne. JSW również podkreśla, że wprowadzanie wód słonych do środowiska odbywa się na podstawie odpowiednich zezwoleń. Spółka dodaje również, że zasolone wody dołowe z większości kopalń JSW trafiają do systemu dozującego kolektor Olza, a następnie w sposób kontrolowany trafiają do rzeki Odry. Twierdzi także, że funkcje retencyjno-dozujące oparte na precyzyjnym i stałym monitoringu pozwalają zmniejszyć maksymalne stężenia soli w Odrze o 60% wartości dopuszczalnych. Eksperci Greenpeace nie mają jednak wątpliwości i przestrzegają, że grożą nam kolejne katastrofy ekologiczne. Wnioski są podstawowe następujące. Po pierwsze, Odra i Wisła, jak dopływają do Górnego Śląska, są rzekami pierwszej klasy czystości, jeśli chodzi o zasolenie. To są tak naprawdę czyste górskie rzeki. Odra wypływająca z oderskich Werchów w Czechach, a Wisła z Beskidu Śląskiego. Poniżej Górnego Śląska zamieniają się, powiem wprost, w ścieki. Te parametry, które Wisła ma poniżej Górnego Śląska, to wiele ścieków przemysłowych nie ma. Nie dziwmy się, że w tego typu warunkach lęgną się rozmaite dziwne organizmy, tak jak te złote glony. Z kolei we wtorek Greenpeace opublikował komunikat, w którym stwierdza, że rząd stworzył warunki, w których spółki górnicze mogą legalnie zatruwać środowisko.